Ojeju, każdy ogrywa każdego. Nasz najlepszy play. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa. Dzisiaj z nami tutaj Piotrek Rozwalacz, czyli widz. My jesteśmy na randze Platyna 2. No i co, zagłosowaliście, żebym zagrał w tym odcinku Wulkanem. Ja od razu też pokażę, jakie mam inne auto odblokowane. I na samym początku przypomnę, że oczywiście poza tym, że mam zablokowane przed wbiciem jeszcze diamenta, między innymi latanie, bumpy, wave dashe, to dalej gram na klawiaturze do pierwszej porażki, przez co między innymi nie umiem robić half flipa. Dobra, jedziemy do pierwszej piłki. Tak w ogóle tutaj jeszcze wam powiem ciekawostkowo, że Piotrek, czyli osoba, z którą teraz gramy, to jest ktoś, kto czasami, to znaczy czasami, w sumie bardzo często robi mi miniaturki na kanał, także możecie zobaczyć, jakie gustowne auto używa. Widać, że się zna chłop. My gramy Wulkanem, którym w sumie nie kojarzę, żebym kiedykolwiek pykał. Tutaj ładne wybicie. Ale inaczej, nie kojarzę, żebym kiedykolwiek pykał tym Wulkanem. Natomiast ostatnio chyba się zrobiło popularniejsze. Okej. Okay. Skupimy się na gameplayu. Będzie prawdopodobnie mniej pocięty odcinek. Jeszcze... O, bardzo dobre wybicie Piotrka. Okej, strzelamy na 1-0. Napiszmy świetne podanie. Udało się to napisać. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, że jesteśmy oczywiście troszeczkę wyżej z rangą, ale to za sprawą tego, że grałem na live'ie i na drugim kanale możecie zobaczyć relacje z tych spotkań, których nie widzieliście tutaj. Jeżeli ktoś chce zobaczyć te wybrakowane mecze, to zapraszam na EDEK Plus. I to już tyle z tego gadania zbędnego. Ale on tam pięknie skacze z tym skarabem. Z tego, co mi też kiedyś mówił Piotrek, kiedyś grał chyba na klawiaturze, przerzucił się teraz na pada albo na odwrót. Nie, tak, kiedyś grał na klawiaturze, przerzucił się na pada i troszeczkę mu ranga spadła, ale uczy się grać, więc coś tam powinien rotację i tak dalej ogarniać. Mechanicznie pewnie gorzej. Taka zamiana w moim stylu tylko w drugą stronę. Chciał nam ukraść bramkę dziad, ale się nie udało. Oj, dobra, zaufałem za bardzo na wznowienie i tracimy gola bezpośrednio. Czekajcie, ups. Nie wiem, gdzie ja to znajdę. Oj, przepraszam. Lagi. Dobra, zwalamy na lagi dzisiaj. To może ja pojadę jednak do wznowienia? Bo tutaj się wszystko dzieje, wytnie się? No nie wiem, czy się wytnie, nie wiem. Raczej nie! Okej, kop na drogę, na szczęście. Okej, Piotrek minięty, ale on nie ma piłki na dachu, więc na spokojnie. Nic mocnego nie zrobi. Ja sobie spróbuję przyjąć. Dobra, zostawmy to Piotrkowi, on to zrobi lepiej. Dokładnie, zobaczcie jak leci. Czasami zostawienie piłki teammate'owi to najlepsze, co można zrobić. No i mamy z tego bramkę. Bardzo ładnie się to rozegrało. Przez przypadek napisałem dzięki, chciałem napisać great pass, ale mniejsza. A nie, to przeciwnik podał. To dobrze, że nie napisałem great pass. No ale widzicie, czasami zostawienie piłki wychodzi na dobre, więc polecam to stosować, jeżeli widzicie, że wasz drużynowy nadjeżdża. A tutaj wznowienia... Chyba kopiuję moje z głównego konta, bo też tak jakieś takie są kreatywne, to na pewno. Okej, spróbowałem to jakoś wybić. Oj, wrzutka do bramki, to jest bardzo ryzykowne zagranie. Generalnie w takich sytuacjach proponowałbym nie zagrywać przez środek, zagrać piłkę do narożnika, bo tam nie będzie niebezpiecznie. To była w zasadzie dośrodkowana piłka, a w momencie jakby po prostu na początku nie uderzył i sobie pojechał do lewej strony, piłka by nie przechodziła przez środek, zresztą tak jak w piłce nożnej. Przy autach się tak mówiło, żeby nie podawać przez środek, albo generalnie, żeby w obronie nie grać przez środek. To tak samo jest w rokecie, granie przez środek was zabije. Okej. Nie podlecę pod to, ale mam nadzieję, że oni też, nie? O nie, tracimy gola! Albo nie tracimy. Dobra, tracimy. Trochę tam z tego, co zauważyłem, Piotrek za bardzo opuścił bramkę. Zresztą zobaczmy. Tak, stał centralnie w randomowej pozycji. Całkowicie randomowa pozycja. Generalnie opłaca się grać trochę defensywniej. Asekurować cokolwiek. Bo tak był tutaj Piotrek ustawiony, jakby chciał bronić strzał w ścianę. Ale nie wiem, czy ściana boczna jest targetem przeciwników. No, z tego, co widzimy po tym wybiciu, może być zdecydowanie targetem, ale powiedzmy, że tak dużo się przez to nie straci. Okej. Okay. On to wywali do boku, ja sobie cofnę. O, przeciwnik zniszczony. Na luziku. Nie umiem piłki na dachu za dobrze trzymać na klawiaturze, ale przynajmniej była próba. Dobra, ja się cofnę. Idealnie, nawet e-rolla przez przypadek użyłem. Mam to odblokowane, ale nie chciałem tego użyć. Ale okazało się, że mam na tym samym klawiszu co drift, więc idealnie. Okej, dobra, wróćmy się na pełnej. Ale i tak stracimy gola. Bo zaraz to jeszcze wtopimy. Wygrywaliśmy chyba 3-0. Patera! O tak, to jest ta wiadomość, której potrzebowaliśmy. Ustawię się tutaj.
Okej, to będzie bramka. Całe szczęście oni nam podali piłkę, ja sobie wyczekałem, aż w nas trafią. Nie możemy przegrać. Nie ma szans. Nie ma szans, że przegrywamy spotkanie. Ja gram na klawiaż do czempiona przynajmniej. Nie no, może czempiona nie dam radę wbić na klawiaturze, ale zobaczymy. I tak idzie dobrze. Jestem zadowolony z tego, jak tam idzie na klawiaturze. Dobra, on jedzie, zostawmy piłkę, no i najsu! Piękna akcja, ładny strzał. Nie skręcałem do prawej, bo słyszałem już na uszy. Użyłem mocy dźwięku, że tutaj Piotrek nadjeżdża. Zostawiłem mu piłkę. Mam nadzieję, że nie stracimy po wznowieniu, dotrzymamy prowadzenie i będzie wyśmienicie. No ale tak naprawdę widzicie, jakie tutaj są najczęściej spotykane błędy. Jak właściwie bezproblemowo, bez żadnych umiejętności można wygrywać spotkania. To znaczy jeszcze nie wygrałem, ale na ten moment nie idzie źle, a nie zrobiłem absolutnie nic wymagającego. Tutaj sobie sfejkuje. On kopnie piłkę w ściankę. Jak będzie leciał, to też nie powinno być groźne. Dokładnie. Strzał w randomowe miejsce na boisku. Ojeju, double commit. Tego nie robimy. Ale... Nie, no proszę, bez takich double commitów. Nie potrzebujemy dwóch osób w tym samym miejscu. To też jest kolejna rzecz, co na pewno na platynie jest bardzo często zdarzająca się. Ale to sami pisaliście mi bardzo często, chociażby pod odcinkiem z dwoma czempionami, że jak chcę zobaczyć ball chase czy coś takiego, to muszę zajrzeć na platynę. Ale otóż jestem na platynie i Piotrek rozwala przeciwników, nie no. Wzorowe wykończenie. Chyba gramy na Niemców, to tym bardziej trzeba wygrać. No i po wznowieniu przegranym pamiętajcie, żeby się cofać na bramkę, bo pewnie większość z was by jechała na tego boosta, co teraz patrzę. Co by było wielkim błędem. No już w zasadzie wygraliśmy, nie ma szans, że zdążą strzelić dwie bramy, ale zdążą się za to wylać i my strzelimy jeszcze siódmą do kolekcji. I wyjdą przeciwnicy. No i dobra, drugie spotkanie, nowi przeciwnicy. A ja korzystając z okazji, że w sumie jest szybki knockout. O nie, no bardzo szybki knockout, tylko w którą stronę? Dobrze, że się spodziewałem, że już znam wznowienia Piotrka troszeczkę z tego pierwszego spotkania i się spodziewałem, że lepiej stać na bramie. Przeciwnicy się wywalili i mamy bramę. Ale chciałem powiedzieć, że korzystając z okazji, że nic się nie działo przez ten ułamek sekundy, chciałbym wam po prostu przypomnieć, że możecie zostawić lajka, jeżeli wam się podoba seria, co niektórzy pewnie nie mają zostawionego suba, no to też tak przypomnę wyjątkowo, nie zaszkodzi chyba. Dobra, kopnę w ich bramę, a nóż. Idealnie, już się nie ruszają. Już nie wiedzą, co się dzieje. Okej, jak się nie ruszają, to myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu przycięcie tego meczu, aż się zakończy. Także widzimy się pewnie w kolejnym spotkaniu. O, mamo! Tutaj Piotrek załadował samobuja i przeciwnicy wrócili do meczu, więc no, podziało się ciekawie. Podziało się ciekawie, wracamy do gry. Niesamowite wydarzenie na poziomie platyny. Teraz patrzę, że oni grają razem, to dlatego na siebie czekali. Przez przypadek wjechałem w typa, bo się zapatrzyłem w tabelę. Nie, tylko teraz mój teammate się nie rusza. Halo Piotrek, akcyjka jakaś? Akcyjka to ruszanie się w tym wypadku. No zaraz przegramy to spotkanie i będzie Lipton. Podanka coś. No, podanko do przeciwnika rozegrane, kurczę ten. No, tutaj masz podanie. Jak to strzelało, nie, no, dał się zniszczyć. To koniec podanek w tym meczu. Znowu podanie do przeciwnika. Całe szczęście oni cały czas nie trafiają, ale zaraz się to może zmienić. Mam, żeby było im nie oddawać piłki za friko. Na szczęście sobie słabo przyjęli. On się wywali? O, nie wywalił się. Natomiast oddał piłeczkę. No i nie, i znowu wyjazd z bramki! Czemu tutaj nikt nie asekuruje czegokolwiek? Każdy strzał w bramkę zza połowy to jest gol. Okej, okay, standardowo. Lepiej już się zabezpieczać na to, że będzie strzał w naszą bramkę po wznowieniu. Ja tam nie jadę. Co by się nie działo, nie podjeżdżam tam. Niech się dzieje wszystko, ale ja tam nie podjadę. No nie ma szans. I strzelają longshota najgorzej. Kurde. Ale bym się teraz rozejrzał i spojrzał na auto pewnego gracza. Dobra. Ładujmy. Znowu się nie ruszają za bardzo. Strzelam na 4 do 3. Nie no, wygrywamy. Nie ma szans. Nie ma szans, że to nie wygramy. Załamałbym się. Takiego spotkania, co mieli awka. I nie strzelaliśmy. Jeszcze całoby na koniec. Nie. Nie, mamy awka w teamie. Nie wytrzymam, zaraz podłączam pada. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Rozłączyło mnie na chwilę. Zauważyłem, że cię rozłączyło na chwilę. Ja tu nie trafię. Nie mogę go jechać zniszczyć, co by było wskazane w tej sytuacji, ale to mniejsza. Dobra, uderzmy jako tako na przetrzymanie piłki.
oni już nie skontrują, może rozwalacz ich jeszcze rozwali. No tobie zostawił tą piłkę i dał na kontratak. Na szczęście tamci się wywalili. Wszystko funkcjonuje. I dlaczego mamy MMR-y pokazane w lewym górnym rogu? No i co? Kolejne spotkanie? Wydaje mi się, że inni przeciwnicy, ale nie jestem pewien. Nie wiem, co jest nie tak z twoimi kickoffami, Piotrek. Ale coś jest ewidentnie nie tak. Kurde, wystarczy jechać prosto i zrobić flipa. Albo nawet nie musisz robić flipa na tych rangach, a to się coś takiego dzieje. Wytłumacz mi w komentarzu, co to się wyjaśniało. Od Janie Pawlało. Trik. Dobra, to był trik tak zwany. Okej, mamy dużo czasu. Mogę sobie spokojnie uderzyć. On to wybił. Dobra, dośrodkuję. A nuż Piotrek tam rozwali ich. O, wziął to dosłownie, do serducha sobie wziął to rozwalanie. Chodzi o mi bardziej o strzelnik gola, ale tak też można. Okej. To się odbije nisko. I prawie samobój. Szkoda, że nie strzelił, prawdę mówiąc. Nie no, cofamy się. Tamten zeskoczył ze ścianki jak superhero. To zaraz poleci samobój. Nie wiem, co to zrobić. Ojeju. Każdy ogrywa każdego. Jeden na jeden na jeden na jeden. Okej. Nasz najlepszy play. Dokładnie. Takie zagranka sobie poćwiczcie na freeplayu chociażby, to jest mega skuteczne, nawet na wyższym poziomie, a zobaczcie jak niewiele trzeba, ja tutaj nie kontroluję tego co klikam, a i tak siada. Standardowo jedzie Piotrek do wznowienia, to zostanę w bramce. Oj, ładna wrzuta. Natomiast... Okej, kopnę w ten sposób, może ktoś to strzeli. Dawaj, najazd. Ładnie obronili, ale ładna próba. On zupełnie nie ma kontroli. Piotrek to wywoli. I... prawie gol? Nie no, jakie prawie. To była piękna bramka przez całe boisko. Prosto od słupka. Widzimy, że tutaj forma życia. Cofnę się po busta do tyłu. Tam nic groźnego się nie powinno wydarzyć. O, przeciwnik chciał zrobić no mniej więcej to, co ja wcześniej robiłem, ale troszeczkę gorzej mu to wyszło, bo za blisko piłki się trzymał. Piotrek wrzuca, tutaj wyloty. Które się nigdy dobrze nie kończą na niższych rangach. W takich sytuacjach, tak jak teraz Piotrek jechał, to ja polecam po prostu się ustawić na wrzutkę do środka pola, bo tam podjechał do mnie, że w sumie w niczym nie mógł pomóc. Tak naprawdę, jakby uderzył przeciwnika, to i tak już było za późno. Okej, ci wyskoczyli w dwójkę, także typowy plat. Gaming. Tak też nie róbcie. Ale to jest tyle błędów. Nie wiem, czy jak to... czy jeżeli gracie, czy wy sobie w ogóle zwracacie uwagę na to, co się dzieje podczas takiego meczu. Polecam sobie, jeżeli macie platynę i teraz mówicie sobie, jakim cudem ci ludzie na tym serwerze mają platyny. Polecam sobie zobaczyć replay z waszych spotkań, najlepiej z perspektywy przeciwnika randomowego. I zobaczyć, co się w ogóle działo na boisku, żebyście mieli odniesienie, że to naprawdę dokładnie tak wygląda też w waszym przypadku. Bo oglądając na YouTubie, wielu ma przeświadczenie, że... tutaj się dzieje coś w ogóle nienaturalnego, że to nie są platyny, a to dokładnie tak wygląda. Tylko może drużyna przeciwna to jeszcze gorzej wykorzystuje. No tutaj naprawdę nic wielkiego nie trzeba robić. Strzał delikatny za plecy to leciał z 50 na godzinę. Tyle wystarczy do zdobycia bramki. Dobra, to sobie pograliśmy tutaj z Piotrkiem, ja jeszcze zagram jeden mecz z randomem. Zapytamy, kogo pozdrawia. Oj, wbiliśmy platynę 3, także elegancko. Dobra, jednak Piotrek nie chce nikogo pozdrowić, bo jest to cringe'owe. O, pozdrowił wszystkich jednak, zmienił zdanie. To ja idę na ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Solo queue, zagramy z randomem. Jesteśmy prawie przy diamencie, a ja dalej gram na klawiaturze. Nie potrafię zrobić praktycznie nic. To jest niesamowite, że naprawdę można wybić taką w miarę, no nie powiem, że sensowną. No powiedzmy sensowną. Na pewno taką rangę, co przed serią nie spodziewałem się, że będę w stanie wbić tak właściwie łatwo. Wy pewnie w komentarzach też nie spodziewaliście się, bo już myśleliście, że przed platyną powinienem dać sobie zagrać na klawiaturze. W sensie co? Zacząć ich grać na padzie z powrotem, a tutaj jak widzicie nie ma najmniejszego problemu. Podstawowa znajomość gry i wygrywamy wszystko jak leci. Przypomnę, że nie było ani jednej porażki w serii do tej pory. O, teammate pisze, że ma piłkę. Robi bardzo solidne wznowienie. Ma chyba białego Octane'a w złotym kolorze. Zrobił tam dobry kick-off. Pod wrażeniem jestem, co to się wyrabia. I cyk, podanie do niego. A tam ci rozegrali i pusta bramka dla naszego towarzysza. 2-0, ale podoba mi się na ten moment. Napiszmy mu nawet ładny strzał. Bo bardzo fajnie gra, ma bardzo drogie auto. To jest do odnotowania. Chyba, że to jest szary Octane, ale wydaje mi się, że jest biały. Do tego ładnie zrobiony. Umie wznowienia. Niesamowite. Chyba próbuje zrobić speed flipa. Robi bardziej side flipa, ale to już mniejsza. Tutaj sobie wyskakuje. Nie no, naprawdę, jakiś kozak to jest platynowy.
Może już nawet diamenta mieć w sumie, bo mamy platynę trójkę. No i przeciwnicy się poddali. Nie no, to chyba będzie trzeba zagrać jeszcze jeden mecz. No i okej, ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Tutaj przeciwnik ma przesłanie. Nie ufaj swojemu teammate'owi. Zobaczymy. O, to chyba jest o nim dosłownie. Co jest? Auto mi nie jedzie. Albo, halo, zły klawisz trzymałem. Jestem bałwanem, ale ziomek Samanik, nie ufaj swojemu teammate'owi, się nie rusza. Ten zamiast nam zostawić piłkę, to ją kopnął i przez co nie ma bramki. Teraz sobie odjechał, dobra. Zbyt dobrych zagrań tutaj nie oczekuję na razie dalej. Ale strzelmy po prostu na 1-0, ciśniemy. A, jeszcze jedno. Zawodnik drużyny przeciwnej ma nagrodę za diament, nasz z teamu za platynę, więc tutaj turnieje są wygrywane. Nie są to pierwsze lepsze boby. Przeciwnik się już rusza. Ja się ustawię w tym miejscu. Okej. Udało się cofnąć przez bramę, żeby to obronić. Ten to wywala w kosmos. Ja się tutaj ustawię, on chyba jedzie po to samiutku i uderzają, ale nad poprzeczkę. Dobra, ustawiam się tutaj, bo strzał pewnie nie będzie zbyt mocny. Dokładnie, smart 50. I dośrodkuję tak, żeby się wywalili, on pewnie nie trafi w piłę. No, tak jak zgadywałem. I tu na przedpole. Doskonale, nie uderzę z tego już. Mam nadzieję, że on podjedzie, gdzie on jest? Nie umiem się rozglądać. Tutaj demo poszło. Ja tą piłkę wybiję tak, żeby nie oddali strzału bezpośrednio. I tutaj obronimy. Nieważne, nie tak to chciałem zrobić, ale znowu pomyliłem klawisze. To jest moja zmora. Spróbujemy dorzucić do niego piłkę, widzę, że jest w środku. Okej, trzymaj typie. Idealnie, zobaczcie, ładnie się ustawił i wykończył nasze podanie, więc coś takiego, co zrobiliśmy, jest też dobrym rozwiązaniem. Wiadomo, że czasami będą pudłowali, nie będą ustawieni, nie będą trafiali, ale warto spróbować, bo solo bym tam miał ciężko coś lepszego ugrać, a tak to idealnie. Jeszcze zniszczył przeciwnika, także też bardzo pozytywnie, że sobie przerzedza pole. Mocne wybicie, ja tam nie będę podjeżdżał do narożnika, bo ciężko by było to przeczytać. A tutaj zobaczcie, bardzo łatwo. On jedzie z... Jecie? Jedzie z openem. Nawet wykończył to, trafił w bramkę. Idealnie, bardzo fajnie. Może nie zachowałem się tutaj idealnie, troszeczkę mi brakło umiejętności wyskoku. Natomiast jakbym tam pojechał do narożnika, to jestem przekonany, że nie tylko ja, grając na klawie, ale też każda inna platyna albo by spanikowała, albo by oddała piłkę za frika, albo nie wiem, co jeszcze by się tam wydarzyło. Więc dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu poczekać w bramie. Tutaj sobie na spokojnie zagramy do boczku. On odjechał daleko, przebijmy po lewej stronie. A zostawię już tą piłę, ja tutaj nie mam nic do zrobienia. Przeciwnik, to znaczy teammate, prawie to wykończył. On wywala piłkę i znowu się cofnę w to samo miejsce. Tam w narożniku jest mega niebezpiecznie i też nie potrzebujemy tam podjeżdżać, bo oni nam nie strzelą gola bezpośrednio z tej pozycji. To jest takie miejsce, w które najlepiej się nie udawać, jeżeli jest tam przeciwnik, jeżeli tam leci agresywna piłka. Bang! Podbicie piły i łatwa bramka na 4-0. Nie no, dalej mam nadzieję, że jak widzicie, co ja tu właściwie robię i jak łatwo wygląda gra na tym poziomie, to że awansujecie za chwilę, że sobie z dnia na dzień, czy nawet nie z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień będziecie progresowali. Że trochę ta seria wam pomoże wbić rangi i uświadomi, że nie wszystko jest winą teammate'a, to po pierwsze. Po drugie, że to nie jest jakiś poziom ciężki, nie do przejścia. No i jakieś tam podstawowe zagrania, jak się zachowywać w jakiej sytuacji. On wyskoczył, zrobił aeriala, jak widzimy. Ale to znowu było bez sensu, jeszcze drugi za nim poleciał. Co z tego, że trafił w piłkę w powietrze, jak to mu nic nie dało? Poza tym, że się wywalił i go nie będzie teraz w obronie. Więc takie wyloty, no widzę, że tutaj ludzie już trafiają w piłkę w powietrzu, ale dalej to jest tak bardzo niepotrzebne, tak bardzo bez sensu i tak bardzo w zasadzie to działa na niekorzyść tego, co wylatuje, że potwierdza się ta teza. Ja nie potrzebuję latać do końca tej serii właściwie, ale pewnie będę to robił grając na padzie, już powyżej tego, no po prostu na czempionie. Stricte for fun, bo fajnie sobie jest polatać, ale to jest absolutnie niepotrzebne, jak ktoś chce grindować rangę. Okej, na 6-0 ładujemy. Zero wzniesień, chyba ani razu nawet się nie podniosłem na wysokość poprzeczki, która nie jest lataniem w tej grze. Ojeju, ale samobój. Nie no, niesamowite. Zobaczę to jeszcze raz. Nie wiem, czy ta piłka leciała po naszym strzale w bramę, czy on to po prostu tak władował. Ale wydaje mi się, że no tak, on to sam strzelił. Teraz jak stracimy gola, to Brazylia, więc dalej będzie fajnie. Ale przeciwnicy się nie poddają do samego końca, więc naprawdę szacun za to. I grają oboje. Nie wyzywają się na czacie, nie są razem w party, więc tutaj, no, pochwała dla enemy.
walczą, nie poddają się, nie kłócą, strzelają, tracą bramki. Naprawdę te takie podjazdy to są strasznie zabójcze. On by się wracał zwyczajnie wzdłuż linii, to by to obronił bez problemu, ale postanowił ni stąd ni zowąd jakoś skręcić w lewo i zostawić pustą bramkę. No, także moja rada po tej serii to jest na pewno nie latajcie. Nie latajcie, dopóki nie wbijecie przynajmniej tego czempiona, bo jest to bezużyteczne i wam to tylko pogarsza sytuację. W momencie, jeżeli lecicie, to marnujecie boosta, zwykle jesteście wywaleni spoza pozycji, no i te wasze uderzenia nie są tutaj ani trochę precyzyjne. To znaczy, no wiadomo, że co jakiś czas będzie uderzenie tak, jak to planowaliście sobie, ale za rzadko, żeby to stosować w celu po prostu grindowania. No i super, my kończymy odcinek z rangą Platyna 3 Dywizja 3. Teammate chce z nami grać dłużej. Ja tutaj nie zauważyłem, standardowo wyjdę z meczu. No i co, ustawienia. Statystyki nasze na koniec odcinka są pokazane o właśnie tutaj. 65% wygrane. Możecie sobie porównać, że właściwie nie było żadnej przegranej od początku serii. No i co? Dajcie znać, jeżeli macie jakieś wskazówki na następne odcinki. Ja już się z wami będę żegnał. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Elo, elo.